Ty też, statystyczny widzu, masz dość już oglądania młodych pytonów królewskich i patrzenia, jak się nimi jaram? To nie jest to kanał dla ciebie. A tak szczerze, wiem, że to uwielbiacie, bo oglądacie i lajkujecie. Jestem wam mega wdzięczny. Ale dzisiaj robimy zupełnie inny temat. Znaczy nie zupełnie, też będą małe węże. Ale dzisiaj, jak już pewnie zauważyliście po miniaturce, pokażę wam, jak się mają wcześniaki z ostatniego miotu basów. Jedziemy z tematem! A teraz tak na poważnie. Pamiętacie tego maluszka, którego musiałem ratować? Jaki bąbelek był, jak widzicie, ma się całkiem nieźle. Ale w tym miocie nie tylko on potrzebował interwencji. Więc zobaczcie jeszcze tego. Jak widzicie, no obydwa są naprawdę nieduże. Potrzebowały więcej względów. I dla porównania zobaczcie młodziaka, który pomimo tego, że był wcześniakiem, urodził się już normalnych rozmiarów. Zobaczcie, on sam jest tak naprawdę w zasadzie tak duży, jak te dwa pozostałe. Masowo na pewno. Nawet kwestia grubości. Zwróćcie tutaj uwagę, widzicie? To jest naprawdę wielka różnica. Słuchajcie, kochani, naprawdę w tym miejscu chcę wam mega podziękować za te wszystkie pozytywne komentarze, pozytywne myśli, bo ja je naprawdę czułem. Czułem, że jesteście ze mną i pewnie dzięki temu faktycznie udało mi się uratować te młodziaki i to jest naprawdę obłęd. Zobaczcie teraz, jak sobie radzą, a uwierzcie mi, radzą sobie naprawdę nieźle. Przyjrzyjmy się temu ślicznemu hyposkowi. Jak mu podejdzie mała myszka? No, bardzo pięknie poszło. Rewelacyjnie, elegancko, byku. Elegancko, tak jest. Zobaczmy tego łobuza, który się tutaj ewidentnie zbliża po coś do jedzenia. Piękny atak. Perfekcyjnie. Naprawdę perfekcyjnie. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. A jak ty? Mały słodziaku. Ciach! Temu dżentelmenowi to się nawet nie chce oplątywać. Nie mów, że od razu przejdziemy do konsumpcji. No i teraz ten bąbelek. Zobaczmy. Chciałbym tutaj nagrać jakieś slow-mo ataku. Uda się. Zobaczcie w ogóle młode basy. Ale są naprawdę mega szybkie. Jeszcze mega waleczne. Jest, mamy to slow-mo. Żebyście sobie mogli porównać tą prędkość. Słuchajcie, to jest 5 razy wolniej. 5 razy wolniejszy atak, niż jest faktycznie w rzeczywistości. No, piękne zawiniątko. I teraz dojeżdżamy. Tak jest. Właśnie o to chodzi. Słuchajcie, o to chodzi w karmieniu basów. No i zaczynamy konsumpcję. I idą szczęki do przodu, idą. Bardzo dobrze, bo o to w tym chodzi. Naprawdę o to w tym chodzi, żeby sobie one po prostu ogarniały, zaczęły połykać, bo to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o młode basy, w ogóle o wszystkie młode węże, to jest po prostu chęć jedzenia. Jeżeli wszystko jest ok, no i zwróćcie uwagę, jak on się tutaj w ogóle naciąga, nie? Jak pracuje żuchwa. Teraz przykurcz mięśni i przesuwamy oseska dalej. To jest po prostu niesamowite, jak one to ogarniają. Następny młodziak, RLT Paradise Glow, czyli RL
te, no zobaczmy, a ta gra, języczek w zwolnionym tempie macie, pięknie, widzicie jak on szybko pracuje, on już jest czujny, język jeżeli chodzi tak szybko, to naprawdę wężyk się denerwuje i bach, i mamy to, i zwolnione tempo, elegancko, bardzo dobrze, tak, tygryski to lubią najbardziej, najbardziej. Słuchajcie, ogólnie wiadomo, że te normalne basy raczej nie mają problemu z jedzeniem, czasami nawet z wylinką, czasami bez. Wiem i teraz właśnie przejdziemy i zobaczymy, jak te dwa najmniejsze łobuzy radzą sobie w życiu i czy w ogóle jest dla nich szansa, żeby sobie poradziły dalej. To jest naprawdę temat, który jeszcze chwilę potrwa, ale na bank będziecie na bieżąco. Zobaczmy, jak sobie poradzą z tą karmóweczką, którą dla nich przygotowałem. Zobaczmy teraz, jak sobie poradzi jeden z naszych młodziaków. Jemu nie zaoferujemy zbyt dużej myszki, ponieważ nie chcę go jeszcze obciążać. Zobaczymy. Słuchajcie, potowarzyszymy mu od początku do końca, bo jestem naprawdę ciekaw, jak to będzie wyglądać. Zobaczcie, idzie mu to całkiem sprawnie. To jest naprawdę tyci wąż. Poważnie. Myszka wprawdzie nie jest za duża, ale on jest naprawdę nieduży. Poważnie, zobaczcie, jak mu się rozszerza szczęka. Przy jego masie taka 2-gramowa myszka, może 2,5, może 3-gramowa max, wygląda na bardzo dużą. No i już zostały tylko nóżki. I bam. I mamy to. Pięknie. Grawitacyjnie sobie trochę pomaga. Bardzo przemyślana sprawa. Naprawdę bardzo przemyślana sprawa. Niby proste stworzenia, bardzo instynktowne, jednak mają gdzieś tam swój rozumek. Tak. Ślicznie, brzdącu. Ślicznie. Tatuś jest z ciebie dumny. Tak jest. Tak jest. I proszę. I mamy. I połykamy. Tak jest. Tak jest, pięknie, niech to wejdzie do brzuszka i niech z tego będzie piękna kubka. Wow, zobaczcie w ogóle, jak mu się naciąga skóra. Widać po prostu, jak ta mysz tam przechodzi. Wow, ślicznie sobie radzisz. O, demy, zobaczcie, jaki on jest w ogóle chudziutki przy tej myszy, jak ona tam przechodzi, to jest kawał zwierzaka. Patrzcie, wygląda, jakby miał zaraz pęknąć, albo się udławić, nie? Patrzcie tutaj w ogóle. I teraz szybki timelapsik, jak mu się to przesuwa prosto do żołądeczka. Szczerze, gdybyście nie znali mas i proporcji, to on właśnie w tym momencie wygląda jakby, nie wiem, połykał jakiegoś, nie wiem, hipopotama, nie? Albo na przykład, nie wiem, człowieka. O, masakra. Dobrze ci idzie, tak, byczku, tatuś jest z ciebie naprawdę dumny. Tak jest, tak jest. I prosto do żołądeczka. Oto to, a później z tego piękna kuba. W ogóle widzicie to, jak ta myszka tam wędruje. Kilka głębszych oddechów. I mamy to. No. Był delikatny atak. Skusimy się. Niepewnie, ale tak. Mago, 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 mago. Pięknie. Tak jest, o to mi chodziło. Tak jest, mały brzdącu. Zobaczmy, jak sobie będziesz radził. Zobaczcie, jak tu się to wszystko naciąga. Mała myszka w tym malutkim ciałku. Siema, kolego. Jesteś słodziak. Zobaczcie w ogóle, jak tam mu się ta myszka odbija. O, mój młodszy syn już dzisiaj z handrą ze żłobka wrócił. No ale trudno, tatuś musi zrobić parę rzeczy. Zobaczcie w ogóle.
Jak mu to wędruje przez brzuszek pięknie. Słuchajcie, naprawdę z tego robi się sztos. Zuch chłopak. Nawet kręgosłupik zaczyna mu trochę wystawać. Ale spokojnie, myślę, że z odrobiną chęci damy radę cię wyprostować. Zobaczcie, kto tu nam towarzyszy. Cześć, bestyjko. Ty to lubisz posłuchać, jak tatuś opowiada o tych wężykach, prawda? Zuch, dobra. Śpi sobie. Słuchajcie, jak widzieliście, wszystko ogarnęliśmy naprawdę tip top. Moim zdaniem, tip top. Mam nadzieję, że się wam podobało, bo kurde, dowieście mi lub nie, ale czynność, którą normalnie zrobiłbym w 20-25 minut i później przyszedł sprawdzić, czy wszystko jest ok, żeby to nagrać, zajęło mi ponad 2 godziny. Ale nie narzekam z tego powodu, naprawdę nie narzekam z tego powodu, bo lubię to robić, lubię się z wami dzielić taką wiedzą. Fajnie, jeżeli komuś to kiedyś pomoże, to jeszcze w ogóle nawet jednej osobie, to każdy ten film i godziny spędzone przy nagrywaniu, przy montażu mają naprawdę, naprawdę sens i to jest mega ważne. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jak się podobał, to pamiętajcie o łapie w górę. Jak nie, to w dół. I co? I miłego tygodnia. Słuchajcie, mamy poniedziałek. Tydzień się zaczyna, więc miejmy nadzieję, że dla każdego będzie udany. A my standardowo widzimy się w czwartek. Z czym? Może coś o polityce pogadamy? A może coś o, nie wiem, o ostatnich wydarzeniach, tam nie wiem, Stanowski kontra Janoszek? Ha! Nie no, raczej wrócimy z tematem węży. Trzymajcie się, tyle ode mnie, a ja idę do mojego bąbla, bo jak słyszycie, płaczę i tęsknię za tatą. Trzymajcie się, jeszcze raz miłego tygodnia i do zobaczenia poniedziałek, lecę, pa!